Punkt pierwszy, projekty uchwały na sesję. Punkt drugi, opracowanie planu pracy na 2016 rok. Punkt trzeci, sprawy różne. Witamy gdzieś tam w tle już następnego kierownika. Proponuję, aby głos zabrał pan Ryszard Graczyk. Jednym projektem oficjalnym, jednym, o którym powiem za chwilę. Projekt w sprawie określenia wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Świerocin. W grudniu w ramach autopoprawek do budżetu zwiększyliście, szanowni państwo, wysokość dotacji. O tym rozmawialiśmy, żeby podnieść dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Właściwie ostatnio znalazły się te pieniądze w budżecie, stąd ja szybko przygotowuję uchwałę, w której w paragrafie pierwszym punkt drugi kwotę 150 zmieniam na 300, a kwotę w podpunkcie trzecim 75 na 150. Muszę się tu wytłumaczyć z jednej rzeczy. Ta uchwała, to uchwała z 2014 roku i mogłem zrobić tak, albo tylko wnieść dwie zmiany, ale wtedy jestem zmuszony do ogłaszania tekstu jednolitego tej nowej uchwały, co jest proceduralnie dosyć skomplikowane, albo po prostu zrobić taką samą uchwałę, jak była w 2014 roku, zmieniając tylko wysokość tych dotacji i wtedy ona traci moc, a ta stanie się obowiązująca po 14 dniach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Specjalnie, nie to, że złośliwie, ale specjalnie nie kserowałem jeszcze wszystkich załączników, bo do tej uchwały są cztery załączniki mówiące o tym, że trzeba się zgłosić, trzeba co miesiąc robić sprawozdanie. Takie druki, dodatkowe druki. Ja to wszystko skomplikuję, że tak powiem, żeby było wszystko w porządku. I tyle na temat tej uchwały. Czyli to rozumiem, są dwie formy jakby prawne, a co nam daje ta, że tam w moim porządku ten tekst jednolity? Jeżeli bym zrobił tylko, że zmienia się w uchwale te dwa podpunkty, a ja w ciągu bodajże pół roku muszę roku opublikować te zmiany, potem opublikować tekst jednolity. Czyli czas to będzie? Nie, nie, tylko że to są formalności zupełnie niepotrzebne i taką uchwałę pamiętam chyba w tamtym roku czy dwa lata temu przeprowadzali, to więcej kłopotów niż przyjemności. Delegacy zdecydowali, żeby po prostu zrobić nową uchwałę z nowymi kwotami, tamtą całą. Prawnie jest to równorzędnie. Tak, tak, tak. To, czy mamy pytania jakieś jeszcze co do... nie. To, czy jeszcze pan kierownik coś ma? I do tej uchwały nie. Dobrze, to następnie. Czyli przegłosuję, rozumiem, że głosujemy. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały, proszę rękę do góry. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, kto głosuje za. Panie Przewodniczący, pozwoliłem sobie przedłożyć Państwu druk nr 256 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Świerocin do wspólnej realizacji z gminą Zmoszyn projektu pod nazwą podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach Świerocin i Zmoszynek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Powiem tak, ta uchwała jest tak ciepła, że jeszcze nikt jej, że tak powiem, nie parafował. Proszono mnie, pani Czafińska, która zajmuje się programami, rozmawiamy ze Zmoszynkiem o czymś takim. Oni biorą swoje placówki, my bierzemy nasze placówki. Piszemy jeden wspólny projekt na doposażenie naszych wspólnych placówek w różnego rodzaju pracownie, nazwijmy to przedmiotowe. W grę wchodzi matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda w szkołach podstawowych, bowiem ogłoszony został konkurs i do połowy lutego możemy złożyć
wspólny wniosek. Żeby ten wniosek został przyjęty, musi być podjęta zarówno przez Mszynek, jak i przez Świewodzin uchwała, że razem taki program składamy. Stąd propozycja takiej szybkiej uchwały, która brzmi: wyraża się wolę przystąpienia przez gminę Świewodzin do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą, tak jak preambule, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, konkurs numer RPLB itd. Paragraf drugi. Upoważnia się burmistrza Świewodzina do zawarcia z gminą Mszynek umowy partnerskiej. Na dzień dzisiejszy, tu jest to z tyłu dokładnie opisane, o co nam chodzi. Nie ma dużo pieniędzy na te działania, ale będziemy sobie pluli w brodę, jeżeli z taką inicjatywą nie wystąpimy, bo wtedy na pewno nic nie wystąpi. Czy się uda? Zobaczymy, to jest konkurs. Jeżeli nasza oferta będzie ciekawa, a chcemy i pracujemy właściwie przez cały ten czas nad jej stworzeniem, może się udać, a wtedy w naszych szkołach pojawi się coś nowego, nowe wyposażenie, które podniesie im atrakcyjność zajęcia we wszystkich naszych szkołach podstawowych i gimnazjach. Tyle za długiego wstępu. Tak, a mam takie pytanie, bo czemu gmina zmuszyła to przykład, a nie skąd? Znaczy my chcieliśmy najpierw tutaj na tej sali, spotkaliśmy się ze wszystkimi gminami powiatu w ramach kontraktu. Dlaczego nie razem, a nie osobno? No, razem, bo razem są większe szanse. Jeżeli takie projekty teraz są realizowane na szerszą skalę w partnerstwie, dostają dodatkową punktację, przez co stają się bardziej konkurencyjne. Niestety w skali całego powiatu nie dogadaliśmy się, no, tak krótko rzecz biorąc. Czyli inni jakby nie chcieli za bardzo? Słuchajcie, nie, tu chodzi też o coś innego. Ciężko ogarnąć, ktoś musi być liderem takiego projektu, a reszta do tego projektu należy. Teraz przyjmując, że u nas jest tych placówek 6, to jest około 15 w powiecie placówek, z których każda może mieć inne wymagania, potrzeby i oczekiwania. Ciężko się było dogadać. Dogadaliśmy się na końcu ze Zbąszynkiem. Idziemy razem z nim. Czyli było takie spotkanie, były te wszystkie gminy i tylko Zbąszynek widział. Znaczy, wtedy się nie dogadaliśmy z nikim, a teraz rozmawiamy indywidualnie. Może tak. Aha, rozumiem. I w wyniku tej indywidualnej rozmowy Zbąszynek zastąpiłem razem. Tak. No to właśnie tak. Moje pytanie, jeżeli są to rozmowy indywidualne, no na pewno jest łatwiej wtedy wówczas pozyskać tego partnera do wspólnej realizacji zadań. Czy, bo czasami tak bywa, jeżeli mówię, słuchajcie, rozmawiam na przykład z gminą Skałka, słuchajcie, gmina Zbożynek to weszła, zgodziła się na to, czy wy w tym momencie byście też nie chcieli mimo wszystko wejść i tak dalej. Czy takie rozmowy były na tej zasadzie? Że, tak jak nie podoszedłem wtedy na początku. Na lidera spada obowiązek czy odpowiedzialność za całość projektu. Ja nie ukrywam, że prowadziliśmy w ramach różnych projektów zadania na skalę całej gminy. Nie jest to łatwe zadanie. I ogarnięcie i wzięcie na siebie odpowiedzialności za jeszcze nie swoje placówki jest bardzo trudne. Nawet przy pisaniu takiego projektu trzeba rozmawiać z każdą szkołą indywidualnie. Nam już dzisiaj nie zależy, żeby tych placówek było więcej, tym bardziej nie naszych. Powiem wam. A jakie urzędy to środki może chodzić, wiadomo? Wszystko będzie zależało od całego projektu. Liczymy, że średnio jedna pracownia, w zależności od tego, jakie będą potrzeby, bo w niektórych szkołach my dzisiaj robimy inwentaryzację stanu posiadania we wszystkich placówkach, co nie jest łatwe. Uzupełnić chcemy właśnie o te rzeczy, które byśmy chcieli z takiego projektu. To jest na każdą placówkę rzecz indywidualna i pracownie kosztują od 60 do 150 tysięcy złotych. Jedna
zależności od tego, co się chce i co się już posiada. Jeżeli mamy 6 szkół i mowa jest na przykład w gimnazjum o pracowni IT, o pracowni fizycznej, chemicznej, to są już setki tysięcy złotych. Dofinansowanie jest bardzo duże. Powiem tak. Czy możliwe? Możliwe do uzyskania jest tak. A większe szanse wygrania? No, w granicach tych 80%. A większe szanse wygrania? Ale pieniędzy 85%. Ale pieniędzy na dzisiaj w samym programie nie jest dużo. Nie wiemy, jest bardzo krótki czas, czy dużo będzie gmin, które wystartują. No. Wszystko jest. Czyli rozumiem, że te pozostałe gminy jakby chciałyby osobno, czy każdy samodzielnie może. Każdy może. Z takim założeniem chyba oni wyszli, tak? Bo zastanawianie. Jeżeli można coś wspólnie skorzystać i są większe szanse, czemu ktoś do tego nie przystępuje? Ale to nie jest pytanie do pana Ryszarda, a tak sobie można tylko myślę. No. Chcieliśmy wspólnie ustandaryzować pewne oczekiwania, o, powiem tak, żeby nie było, że każda pracownia to jest inna pracownia. A na taką masową skalę to jest trudne do ogarnięcia. Czyli w każdej szkole kto sobie jak zorganizuje, tak na przykład taką pracownię ma, no i to nie ma standardu. Każde dziecko z innej szkoły. Nie, panie Jirku, chodzi o to, że na przykład my chcieliśmy pracownię chemiczną, a ktoś inny chce fizyczną. Innego rodzaju. Czy innego filmu. No, ciężko się dogadać z 20 podmiotami, łatwiej z 9 czy 8. Dobrze, ja nie mam pytań. Czy ktoś jeszcze? Dobrze. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej rękę do góry? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I tylko sygnalnie jeszcze na koniec, bo do przewodniczącego Rady Miejskiej trafi ta informacja. Coroczne sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez samorząd w siłę rodzinie. Będziecie państwo na pewno w przyszłym tygodniu. Co roku mamy, nie? Tak. Ja tylko dzisiaj sygnalnie powiem, że na wszystkich stopniach awansu zawodowego gmina Świebodzin osiągnęła wymagane średnie wynagrodzenie. Żadna z nauczycieli w tym roku nie uzyska dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieosiągnięcia średniego. To są różne kwoty. Jak państwo pamiętacie, te wskaźniki to 100 dla stażysty, 111 dla kontraktowego, mianowany 144 i 184 nauczyciel dyplomowany. Średnie wynagrodzenie przyjęte było na poziomie dla nauczyciela dyplomowanego 5000. Osiągnęliśmy te wynagrodzenia, jak wspomniałem, na każdym stopniu awansu. Ale szczegółowo każdy z was dostanie to od pana przewodniczącego, bo jesteśmy zobowiązani przedstawić to Radzie. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie tych załączników czterech. Tak. One nie zmieniają się absolutnie w stosunku do tamtych. Rozumiem. Na następnych komisjach będzie cały komisarz. Rozumiem. Czyli rozumiem, że informacja. To jest jako informacja. Jeszcze ale kierownik zostaje do spraw różnych? Nie zostaje do spraw różnych. Czy może... No tak. Tam jest na sprawach różnych, ale jeżeli pana kierownik przejdzie, to proszę bardzo, pozwolę sobie tutaj zadać pytanie. Znaczy, to jest prośba rodziców, dzieci, które dojeżdżają do szkoły. Ja swego czasu byłem u pana, złożyłem też w listopadzie interpelację odnośnie utrzymania zimowego tej drogi w Wydziarach. No i tak zostało to załatwione, jak zostało, że po mojej interpelacji gmina zgłosiła do powiatu, tylko z powiatu nie ma odpowiedzi do dzisiaj. Zawsze. A przy pierwszym ataku, w cudzysłowie takim mniejszym zimy, był problem tych dzieci dojeżdżających, żeby dotrzeć na przystanek. Po prostu tam się nikt teraz tym nie interesuje. Jak, po co, na co. I rodzice tych dzieci bardzo są oburzeni i się pytają, jak to będzie dalej sprawa rozwiązana przy następnych warunkach takich niesprzyjających. Po prostu, no, pozwólcie, że już nie będę więcej mówił, zostawię to bez komentarza, bo mogę
za dużo powiedzieć, może być wspomniany partner do tego, co tam zaszło. Nie? Ale to ale po prostu no jest problem, który trzeba to. Ja to rozwiązywałem, jeżeli proponowałem, jeżeli obwodnica jest robiona, elegancko utrzymana, nie ma do tego nic. Czyniliście się z tym zakładem w Babimoście do Gady, żeby ten kilometr zrobić też jakąś umowę podpisać i nie trzeba tam dodatkowego sprzętu wysyłać. Bo no czarny realistą, nic tego dodatkowego sprzętu nie wyśle, żeby te 1,5 kilometra odśnieżyć czy posunąć. A tu jeżeli obwodnica jest utrzymywana, jest to elegancko robione, bo tego nie mogę im tam zarzucić, żeby dogadać się z tym zakładem w Babimoście, że jeżeli jadą na ten swój odcinek, żeby te zawrócić z powrotem, żeby na całe kilometra zrobić. No, jeżeli robili do tej pory przez wieś, to ja tam z tą załącznikiem stałem i koło przystanku zrobili, ale teraz przez wioskę nie pojedzie, bo się boję o pracę, pani to jest 1,5 kilometra. No musi mieć polecenie. No, a tak przystanek odskoczył, nawrócił i ten, a teraz no i jest taki niedosyt ze strony mieszkańców. Nie tylko tych, co tam dzieci dojeżdżają do szkoły, ale bo jeżeli idą tam po pieczywo czy po coś, to też mieli, szczególnie ci starsi, utrudnienia takie natury, że to ślisko zasypane. Ja bym proponował, żeby wnieść jakiś albo wniosek, albo interpelację, bo to... Nie, to, to ja nie wiem, to było konfliktowanie, wszystko, to to przyszłe. Ja to od sierpnia zgłaszam. Ja to od sierpnia zgłaszam. Aha, rozumiem. To jest od sierpnia i to tak prowadzę, to jakieś pismo tam dostaję. Ale już radzimy jakieś, prowadzimy jakieś... Tylko skorzystając tutaj, że akurat jest pan kierownik oświaty, szczególnie o tej dzieci. Nie dlatego sobie pozwoliłem tutaj... Ja tej drogi nie odśnieżę. Ja rozumiem, nie? Bo to jest w tej chwili jest przekazana w wersji powiatu, jest to droga powiatowa. Wiem, ale czy prowadzimy po prostu jakieś rozmowy? Ja wiem, że pismo przesłane pewnie zostało, ja to rozumiem. No ja wiem, jak to działa. No, zgodnie z właściwością pismo idzie. Natomiast... Natomiast problem pozostaje. Problem pozostaje, bo tak naprawdę... w ogóle większość sołtysów ma taki dosyć, że jak rozwiązujemy jedną jakąś drugą sprawę, to tak naprawdę na miejsce tej sprawy powstaje drugi problem. Czyli rozwiązanie tego problemu rozwiązuje jeden problem, a rodzi za natychmiast drugi problem. I tak naprawdę znowu jest zażenowanie ludzi, że no niby się coś rozwiązało, a na to miejsce wszedł drugi problem, który jest jakby znowu czasami być może funkcjonalnie większy, jak który został rozwiązany. To jest taki trochę paradoks, ale to nie. Panie Przewodniczący, mechanizm jest prosty, bo jeżeli ten autobus w innych warunkach będzie jechał do jezior wolniej, a już sam fakt, że musi teraz jechać ostrożnie, on ma do wykonania oprócz tego kursu, kurs następny. Jedzie po następne dzieci z innej części gminy i jeziora jest opóźniony, automatycznie opóźnia się gdzieś tam. I stamtąd też będę miał sygnał, że nie o 8, tylko 5 po 8 albo 10 po 8, a siłą 15 po 8 podjedzie z kierunku jednego góry czy innego kierunku. To jest system naczyń połączony. Gdzieś się zatka, to gdzieś się wyleje. Nie ma innej możliwości. Ale ja mam pytanie tego typu, bo żeśmy kiedyś przy okazji zimy, mieliśmy tutaj parę lat też troszkę tej zimy, takiej zaskakującej można powiedzieć. I jedyny, też nie mieliśmy rady jakby na te gwałtowne odśnieżanie, których jakby ludzie chcieliby, żeby tak było. Natomiast były takie propozycje, szczególnie na wsiach, bo wiadomo, że pierwsze były odśnieżane miasta, tak, drogi o priorytetach i tak dalej. Były coś takiego proponowane rozwiązania, żeby podpisywać z rolnikami, którzy posiadają taki sprzęt do ciągniku, żeby mógł odśnieżyć na terenie danej wioski, powiedzmy, przejechać się dwa razy, tak żeby do tej drogi można było dojechać. No i być może tu by było takie rozwiązanie, że gdyby może by wspólnie z gminą czy ze starostwem coś takiego zaproponować, jeżeli jest taki problem, żeby ktoś na twoim terenie, gdybyś miał taką osobę z takim sprzętem,
no, za jakąś tam kwotę dogadał się, czego był na takie, że tak powiem, wezwanie, bo wiadomo, że wcześniej zawsze spadnie i jakby wszyscy są nim zaskoczeni. Ale żeby była taka umowa i taki człowiek był przygotowany, nie wiem, tak głośno teraz myślę, bo jeżeli to jest taki problem, to wydaje mi się, że to by było chyba najtańszy i najbardziej możliwy do rozwiązania. To tak było praktykowane. I to naprawdę jakby był taka jedna osoba, gospodarz na terenie wsi i zrobił tak na terenie, powiedzmy, wioski, szybko przetarł szlaki do głównych dróg, a główne drogi, no, w tym domniemaniu, że właściciel je odśnieża też, no to stawało się to dosyć realne, nawet ze względu na te autobusy szkolne, że po prostu ten autobus tam wjedzie, bo bywały sytuacje, na przykład u mnie w Chodziulach, że autobus wjeżdżał do Chodziul, bo ja też gospodarza prosiłem, nieodpłatnie to nie robili, natomiast już do Rodgierzowic nie dojeżdżał, no bo ja już do gospodarza nie chciałem społecznie, jakby, żeby mi drogę odśnieżał samochodową do Rodgierzowic i ten autobus zatrzymywał się już w Chodziulach na ostatniej posesji i po prostu dalej nie jechał, były takie sytuacje. Dlatego być może tu by były jakieś możliwości, bo to chodzi, ja rozumiem, doraźnie, a szybko, żeby sprawę załatwić, no i tanio. No to myślę, że chyba tańszego sposobu... To wszystko to się zgadza, kolego, tylko to musi właściciel tej drogi wyjść z taką propozycją za inwestorę. Ja mogę chętnego czy tam kogoś polecić, ale resztę szczegółów to trzeba tam rozmawiać z tymi ludźmi, ja będzie mogę podpisać, bo później przyjdzie do mnie, że ja mu muszę zapłacić. Nie? To się nie da tak, że na słowo, że będziesz tak. On musi wiedzieć za ile, co, jakie ma obowiązki, jakie ma tam zobowiązanie, jeżeli taką umowę z powiatem podpiszę, bo to jak jest właściciel drogi powiat, to przypuszczam, że powiat będzie płacił, nie powinien taką umowę. Dlatego ja tylko wiesz, tylko do nas słowo, że może być tak wprost... Mogę pomóc szukać człowieka. Andrzej, kolego, może byś wprost po prostu zasugerował takie rozwiązanie, jeszcze raz takie rozwiązanie, żeby przeprowadzić rozmowę w takim kierunku, takiego rozwiązania. No, może by to coś dało, bo trzeba podsumować konkretne rozwiązania, no bo pismo, rozumiem, te twoje jest takie, żeby rozwiązać sytuację, żeby rozwiązać stan. Może konkretnie wskazać, w jaki sposób. Może byś wskazał konkretnie z imienia, nazwiska taką osobę, że jest chętna, że podjęłaby się, no tylko kwestia z nim rozmowy, to już by musiała się powiat rozmawiać w kwestiach finansowych. Jeżeli podasz imię, nazwisko i chętną osobę, to może to coś by rozwiązało. Słuchaj, żeby znalazł osobę chętną, to musisz, gdyby cię pytał za ile. Jak? No tak, ale... Nie powiem za ile, to on też się... Ale w powiecie nic nie powie za ile, jeżeli będzie wiedział, z kim rozmawia i o czym rozmawia. Ja nie mogę powiedzieć, to dlatego trzeba konkretnie wiedzieć. Ten człowiek przychodzi do nich na rozmowę i on mi tam... To jest tak, co analizuję. Myślę, że... Ten rok mamy jako stracony, bo jak tego się nie rozwiązało do tej pory, to już na ten miesiąc też się nie zdąży. Ale rozumiem. O tym pamiętać i na przyszłe lata. Pan radny Franciszek się doprasza głosu. Przepraszam, że tylko chciałem zwrócić uwagę, nie wiem, czy my mamy sprawę wszyscy, czy nie pamiętamy, że powiem, że zapoczyć porozumienie z gminą na utrzymanie letniej zimowej. Od 1 stycznia sytuacja wygląda w ten sposób, że gmina utrzymuje swoje drogi, a powiat swoje. Już było na jesień szoki z Lubyży, miasto jest brudne i tak dalej, i tak dalej. Miasto jest wpisane. My się dziwimy, my dzisiaj. I wtedy należy zadać pytanie. Dzisiaj mamy drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i znajome. I każdy odpowiada za swoje. I teraz, jeżeli jest droga powiatowa, jeziora, jest stroną miejscową. Na dzień dzisiejszy starosta, z tego co mi jest wiadomo, z porozumienia z gminą, była to, że koszty, jakie on podnosi, są nieadekwatne, że przewyższają, że tutaj sobie burmistrz wymyślał nie wiadomo co. A prawda jest taka, że są lata, gdzie nie ponosi się koszty na utrzymanie zimowe, bo nie było zimy. Na utrzymanie letnie to trzeba, utrzymanie letnie. A zimowe, mówię, bo liczyli, że może zimy nie będzie, to się zaoszczędzi tam 200-300 tysięcy. I dlatego nie ma co się łudzić, kolego Andrzeju. Ten rok dla ciebie na pewno jest stracony, bo nie wierzę w to, że starosta podejmie takie działania, żeby od jutra, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie wyślę tam do ciebie zestaw tych.
No dobrze, panie właśnie, ale... Nie, trzeba rozmawiać, bo to jest burmistrz, który reprezentuje gminę, jest tam. Jeśli się oni nie dogadają, to wy głodzicie się, że Andrzej, ja, czy tutaj kolega Kowalski, czy ty dogadasz się ze starostą, nie dogadasz się. Dlatego to chciałem zasugerować to, że my nie możemy odpuścić, bo w tej chwili zrozumiałem, że kolego Andrzeju nie masz szans na nic i daj sobie spokój. Bo tak, no tak, bo tak, tak jest. No, chwileczkę. To złożył w listopadzie. Mamy dzisiaj śmierć, panie, 22 stycznia. Panie Franciszku, nie jeden z nas złożył i to niejednokrotnie... Otrzymałeś odpowiedź ze starostwa? Natomiast tak, odpowiedź zawsze... Ilu, że na ilu się nie otrzymałem? No, odpowiedzi otrzymuję. Natomiast to nie jest tak, że wpinam w teczkę odpowiedź i się zadawalam, bo jest odpowiedź i przeważnie nic czy negatywna. Jest odpowiedź negatywna, to teraz być może będzie szansą zaproponowanie konkretnego rozwiązania, te, które proponujemy. I trzeba sprawę cały czas nie zostawiać, on tylko ją wdrożyć do przodu i być może coś się uda w ten sposób załatwić. Możemy powiedzieć, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo tego jesteśmy, żeby cały czas, dopóki tu jesteśmy, to żeby coś zrobić. To jest sprawa. Zimy nie ma. Dobrze, że ten problem dotyczy zimy, a jej nie ma. No to tak powiem. No, chyba mi kolega nie zarzuci, że ja odpowiedzi nie mam teczkę i zamykam teczkę i nie patrzę w później sobie. Nie, do tego nie zarzucam, bo akurat tego tutaj nie można zarzucić, a natomiast... Tak jakby pan Franciszek, a wypowiedź była w tym kierunku, że dajmy sobie spokój, no bo umowę zerwał powiat, no i dobra, nie? A no nie wiem, problem dalej pozostaje. Co możemy zrobić jako komisja? No, możemy jedynie wnioskować jeszcze raz do burmistrza o rozwiązanie tego problemu chyba. Ale... Bo tak naprawdę jako komisja w tym momencie, jeżeli interpelacja radnego To znaczy, ja tutaj tylko nie zgłaszałem jako wniosku. Musimy pośrodnić przodu. Tylko chciałem informacyjnie. Przypomniałem się do pana kierownika, bo myśmy kiedyś na ten temat rozmawiali i ten problem nierozwiązany do dzisiaj, nie? Także to... No tyle, no. No dobrze. A to są pewne no, rzeczy, które już rozchodzi. A czasem nie znaczy... Komisja chodzi o rozwiązanie tego problemu. Andrzej, czy coś takiego dzieje? Znaczy, ty wniosłeś, już masz odpowiedź ze starostwa, że nie jest komunikacja. Mam odpowiedź z urzędu gminy, gdzie gmina zwraca się do starostwa o rozwiązanie tego problemu. A ze starostwa, i to zostało złożone 21 grudnia. Wyszło z gminy. I poszło do starostwa. A ze starostwa jest odpowiedź? Nie, ze starostwa otrzymałem odpowiedzi na inne tematy, które jako interpelację zgłaszałem, a tej drogi nie. Tamte inne zostały odpowiedzi, część została wykonana, część z opóźnieniem dzisiaj, jadąc tutaj, firma przystąpiła z Zielonej Góry, także tą następną interpelację załatwiają. Jedynie ta jedna została. To co, Andrzej, może wnioskujemy jako komisja jeszcze raz o rozwiązanie tego problemu? A przyszłość. No to w tym roku nie załatwimy, ale żeby to no, było. No ten rok już nie będzie. Nie, bo ten rok to nie wiadomo. Nie wiem, jakie są prawa. Nie wiemy, czy to. Ale w każdym razie możemy wnioskować jako komisja. Andrzej, zaproponuj wniosek i jako komisja możemy to wesprzeć. Jeszcze raz, także proszę starostwo. Rozwiązać zimowego utrzymania tej drogi, odcinka drogi powiatowej miejscowości. Od obwodnicy do. Obwodnica do Łosia z miejscowością, tak? Czy obwodnica? Nie. Wjazd od obwodnicy do drogi 303 w miejscowości od obwodnicy do zachowany numer, który mówię 1203 na tego 7. Ale od obwodnicy w kierunku miejscowości i przystanku. Do przystanku, tak? Odcinek drogi powiatowej, nie musimy określać, on ma 1,5 km, nie? Bo ten drugi wjazd, który ma przez tą drogę polną, też jest powiatowy i też należało jakbyś wjedzie, to żeby nie latać około przystanku, tylko niech on wjeździ przejedzie, aż do obwodnicy, do wjazdu przez tą drogę powiatową. Tak, odcinka drogi powiatowej. Ciężko przyjechać na ulicy, do miejscowości. Do obwodnicy, przez miejscowość. Bo to była... Albo. Dziękuję panie kierowniku. Za wszystkie uchwał. W kolejności prawa. Przyjmujcie państwo sprawozdanie działalności Gminy Rzeszów w roku 2015.
roku do 31 grudnia 2015 roku. Tak. To informacja. Natomiast z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych gmina, to jest rozdział 12 statutu, w istotny sposób narusza prawo. Rada Miejska w Świebodzinie została w wymienionym piśmie wezwana do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej ukierunkowanej na eliminację z obrotu prawnego kwestionowanych zapisów. I chodzi tutaj o zapis paragrafu 131 ust. 2, 131 ust. 3, 132 ust. 3 zdanie trzecie oraz paragrafu 134. Projekt niniejszej uchwały eliminuje kwestionowane zapisy, doprecyzowuje kwestie o charakterze techniczno-porządkowym, udostępniania określonych dokumentów, warunków zapoznania się z ich treścią, czy wskazania podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnienie. Ponadto w projekcie uchwały wprowadzono zmianę, którą sugerował pan radny Kortus, na zewnictwie jednego z zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych. Biorąc powyższy pod uwagę, podjęcie mniejszej uchwały jest uzasadnione. Teraz patrząc na zapisy, które były do tej pory, to jeśli chodzi o to nazewnictwo działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych, chodziło o zapis w paragrafie 76 ust. 1 punkt 2. A, który otrzymuje brzmienie, i zobaczcie Państwo, to jest litera J. Było wcześniej, chodziło o końcówkę, tylko nazwę tego działania. Pomocy inwalidom mamy tam osobom niepełnosprawnym, także od razu to wyeliminowaliśmy. Natomiast po drugiej stronie macie Państwo cały rozdział 12, czyli te zasady dostępu i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w gminach. I w tym przypadku paragraf 131 ust. 2, który do tej pory brzmi: udostępnienie dokumentów, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Brzmienie tego paragrafu będzie takie: udostępnienie dokumentów, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje przez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin w nawiasie bib.świebodzin.eu bez polskich znaków. Natomiast dokumenty nieogłoszone w biuletynie udostępniane są na wniosek zainteresowanego. I kolejny paragraf, kolejny ustęp, który był kwestionowany, to ustęp trzeci w tym samym paragrafie. Chodziło tutaj o przepis, że przepisy ustęp drugi nie stosuje się do radnych, o ile wniosek dotyczy uchwał rady, protokołów, sesji rady i posiedzeń komisji oraz innych dokumentów i materiałów skierowanych do rady. To tutaj obecnie paragraf ustęp trzeci otrzymuje brzmienie: dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępniane są w Biurze Rady Miejskiej w dniach i godzinach pracy urzędu. I dodaje się do tego paragrafu ustęp czwarty w brzmieniu: dokumenty z zakresu działania burmistrza oraz urzędu udostępniane są w merytorycznym wydziale urzędu w dniach i godzinach pracy urzędu. Kolejnym kwestionowanym przez nadzór zapisem było właściwie tak naprawdę ostatnie zdanie w paragrafie 132 ust. 3. Do tej pory brzmiał ten ust. 3 następująco: udostępnione dokumenty mogą być przeglądane pod nadzorem wyznaczonej osoby. Zainteresowany może z nich sporządzać odpisy i notatki. Nie wykonuje się kopii dokumentów, ani też nie potwierdza się podpisów. Faktycznie to ostatnie zdanie kompletnie jest niezgodne z prawem. Natomiast również zdanie drugie tak naprawdę wynika z całkiem innych przepisów, więc tutaj też nie musi być zamieszczone. I proponujemy, aby ten paragraf otrzymał brzmienie, że udostępnione dokumenty mogą być przeglądane pod nadzorem wyznaczonego pracownika urzędu. I tutaj koniec. Natomiast kwestionowany był również zapis w paragrafie 134,
że protokoły z posiedzeń Rady i Komisji udostępnione są po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutu. Chodzi o to, że tak naprawdę w momencie utworzenia już sporządzenia protokołu może być on już udostępniany. No więc tylko pozostaje nowe brzmienie i bardzo krótkie, że protokoły z posiedzenia Rady i Komisji podlegają udostępnieniu. No i tutaj wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świegodzina i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego. No myślę, że to nie są ostatnie zmiany w tym statucie, dlatego też nie proponujemy już więcej, bo wiem, że było zgłoszone uwagi odnośnie procedury przyznawania honorowego obywatelstwa gminy Świegodzin, więc myślę, że w ciągu tego roku będziemy się statutem kilkakrotnie zajmować. Nie wiem, czy nie warto by było może to wywołać komisję statutową, która szczególnie zajmowała się tymi zmianami. No tutaj kwestia jest otwarta. Na razie te zmiany, które tutaj są proponowane, wynikają przede wszystkim z ustawy o dostępie do informacji publicznej, bo naprawdę niektóre zapisy po prostu były już przestarzałe. A ustawy i tak były uchwalone w 2007 roku, więc nie jest już niektóre przepisy się. O te zmiany kto wnosił? Proszę? O te zmiany? Wojewoda. Wojewoda. Razem z wojewodą. Na wniosek. Czyli rozumiem, no, troszkę jest to dostosowane do i bardziej sprecyzowane, tak? No pytanie odnośnie tutaj tego paragrafu 132, tutaj on jest teraz dużo krótszy będzie, to dosyć nie dokładnie może być przeglądany pod nadzorem znacznego pracownika urzędu. A jeżeli chodzi o te odpisy, czy kopiowanie i tak dalej, to jest kwestia już wtedy. Jeżeli zainteresowany występuje z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, to jasno wskazuje, w jaki sposób ma to udostępnienie nastąpić. Jeżeli we wniosku złoży, że tak powiem, znaczy we wniosku napisze, że chce skanę tych dokumentów, to my przygotowujemy również skanę. Jeżeli chce kopię, no to kserokopię, no to kserokopię. Natomiast jeżeli sam chce przejrzeć i stworzyć swoje notatki, no to już jest. Czyli tutaj po prostu jest to już od zainteresowanego wtedy. A jeżeli chodzi o tą komisję, komisję, te zmiany dotyczące honorowego obywatelstwa, to wydaje mi się, że to było zasadne, bo myśmy już na komisji właśnie specjalnej sugerowali, że powinniśmy zająć się tym rozpracowaniem regulaminu przyznawania honorowego obywatelstwa i samych procedur z tym związanych, bo faktycznie nie mamy wypracowanych żadnych procedur. Dlatego myślę, że to było zasadne, żeby sama mamy komisję właśnie do spraw nadawania, żeby ta komisja po prostu się zajęła tym także. I to będzie ta cząstka, którą będzie można zmienić już w samym statucie. Nie? Na chwilę obecną te zmiany, które proponujemy, no, wynikają też po prostu z zawyzwania nadzoru, wyzwania Rady Miejskiej do usunięcia tych urzędów. Dobrze, to wszystko. Tak. Nie ma pytań? Andrzej? Nie. Dobrze, kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Poproszę o ręce do góry. Kto jest przeciw? Się wstrzymał. Dziękuję. Nowy wojewoda. Proszę? Nowy wojewoda. Tak? To już nowy. Nowy trzeba respektować. Znaczy nie, to jeszcze. Stary, to jeszcze. Pani Osa. Nie, to już tak chyba. Wreszcie? Nie, bo to są poważnie. Zawsze opisuje dyrektor nadzoru i kontrolu, nie? Także pani Kuszmar. Natomiast to są osoby wojewody. Dobrze. Dziękujemy. I dobrze, oddajemy głos panu kierownikowi Maciejowi Kuli. 246. To jest projekt uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Świegodzin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bogura.
41 m2. Jest to droga gruntowa. Agencja Nieruchomości Rolniczych się z wnioskiem do burmistrza o przejęcie tej drogi. Osoby, które posiadają nieruchomości, które są położone wzdłuż tej drogi, mają problemy z prawnym ustancjonowaniem pojazdu. Agencja nie chce ich wpisywać z pewności przejścia i przejazdu. Stąd też burmistrz zakończył kontrolę na swojej partii. Są jakieś pytania co do map? Nie. Wszystko jasne. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Proszę o ręce do góry. Kto sprzeciw? Jeśli trzymał jednogłośnie. 247 w sprawie udzielenia bonifikaty od dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności nieruchomości. Bonifikata bez zmian 95%. Dwie działki zabudowane do budynkami mieszkaniowymi. Pierwsza to jest przy ulicy Piłsudskiego 56, działka 546 przez 6, Piłsudskiego. Działka 546 przez 6, druga działka 350 przez 16 na 8 Piłsudskiego. Rozumiem, że nie ma pytań. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały, proszę o rękę do góry. Kto jest przeciw i się wstrzymał? Dziękuję. Widzę jednogłośnie. 248. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i najmu na czas oznaczony i nieoznaczony oraz potwierdzenia do obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. I tak, paragraf pierwszy to są umowy dzierżawy, podpunkt 1 i 2 to są grupy zawodowane garażami, podpunkt 3 to są grupy przez umowę. Paragraf drugi to jest kolejna umowa na czas oznaczony z tym samym dzierżawcą. Chodzi o Stendino, który chce dzierżawić, a do tej pory też dzierżawił część naszej działki, którą wykorzystywał jako miejsce na zaopatrzenie swojego sklepu. I w paragrafie trzecim są trzy umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy. Nie ma pytań do gminy. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanych faktów, proszę rękę do góry. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję, widzę jedność. 249 w sprawie udzielenia bonifikaty od strony sprzedaży lokalu mieszkalnego. Bonifikata 99,9% lokalu mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 4 przez 6. Są kto jest panów za przyjęciem zaproponowanych faktów, proszę rękę do góry. To jest przeciw, co się wstrzymał, jedną godzinę. Druk nr 250. Projekt uchwały w sprawie odświeżenia nieruchomości gminy położonej po terenie miasta Świdwodzie z żywnością gruntową. Chodzi o odświeżenie działki gminy 257/59 nieodpłatnym prawem przejścia i przejazdu do działki 257/58 przy ulicy 30 stycznia zgodnie z załącznikiem graficznym. W listopadzie tamtego roku była zgoda wyrażona w formie uchwały na sprzedaż działki 257/58, ponieważ dojazd do tej nieruchomości jest możliwy tylko przez podwórko. Z chwilą zbycia jesteśmy zobowiązani zapewnić ten dostęp poprzez ustanowienie miejsc sprzedaży. Kto z panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały, proszę o rękę do góry. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Mam takie pytanie odnośnie tego, bo w zasadzie tam dostęp do tej działki jest od ulicy Wałowej, 30 stycznia. Czyli jest wejście. A chodzi o dojazd. Chodzi o dojazd, tak. No w sumie generalnie o dostępie do drogi publicznej mówi się, chociaż to też zależy od charakteru zabudowy, ale generalnie traktuje się tak o dojście i dojazd. Tego no nie chcielibyśmy potem mieć jakiegoś konfliktu. Nie, to nie przez tego, tylko tak właśnie dla siebie chciałem. Nie zawsze to są takie sytuacje, są pewne takie zabudowy, gdzie po prostu nie ma fizycznej możliwości zapewnienia takiego dojazdu. No, słynne jakieś podwórka studnie, gdzie jest kilka nieruchomości domów powracane do siebie tylnymi ścianami. No i nie zawsze to da się zrobić, ale tam, gdzie da się to raczej stara się to. A propos tego, jak mi przyszło, bo tam są jeszcze te zabudowania, chociażby tak jak ma pan paluch w tej chwili zakład weterynarii przy ulicy Wałowej, bo to jest to samo dojście, to samo podwórko praktycznie. Czy on też ma w jakiś sposób tam dojazd do swojej działki zagwarantowany, czy nie?
Podejrzewam, że nie ma tego uregulowanego. Czyli gdyby wystąpił na przykład uregulowanie, żeby nie miał tam powiedzmy konfliktu z jakimiś mieszkańcami i tak dalej. Myślę, że on sam nie mógł, bo to jest jako nieruchomość wspólna. Jako wspólnota, tak. Podejrzewam. Teraz, no to jest akurat świeży poziom. Teraz w ustawie gospodarczej jest napisane wyraźnie, że już jest od dosyć dłuższego czasu, że w momencie, kiedy zatwierdza się projekt podziału, trzeba określić sposób dostępu do drogi publicznej dla każdej strony podziału i działek. Nie jest to ważne, dopóki się nie zmieni właściciel, ale z chwilą zdjęcia trzeba tego pilnować. Czyli my tutaj wydaliśmy decyzję podziałową, pisaliśmy, że z chwilą zdjęcia trzeba postanowić tą służebność, dlatego musimy być gotowi, że jeśli ktoś kupi tą działkę, pójdziemy do notariusza, notariusz od razu zapyta o dostęp do drogi i pewnie pokażemy to Państwa zgodę na... Czy to funkcjonuje w ramach jakichś regulacji, jeżeli na przykład wspólnota by sobie zażyczyła coś takiego, no to wtedy gmina... Myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby to uregulować. Wręcz może można powiedzieć, że to jest wskazane, tak? Dobrze. Kto z Panów jest za przyjęciem? Za, to my Pana poproszę. Druk 251 w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 12765 położonej przy ulicy Kamiennej. Może nie będę tego czytał, tylko przejdę od razu do mapy i wytłumaczę, o co chodzi. Chcemy podzielić tę działkę na dwie części. Jedną powierzchnię około 950 m2, drugą powierzchnię około 55 m2. Ta większa część byłaby zbyta na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy budynku przy ulicy Brukowej 2. Natomiast ta mniejsza część na rzecz właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Brukowej 4. Chcielibyśmy udzielić bonifikaty w wysokości 99,9% od ceny sprzedaży tych wydzielonych działek. No, tak jak już wcześniej parę razy robiliśmy, już sprzedawaliśmy na wspólnotę takie działki. Dzwonić się na to. Dobrze, może nie ma pytań. Kto z Panów jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Proszę rękę do góry. Chodzi o duża wspólnota tam jest. Nie pamiętam, czy jest trochę tych 5 czy 6 lokali. Tak mi się kojarzy. No, jak na razie wszyscy się nam zgadzają. Zawsze wniosek musi być po jedną myśl. To jest mała wspólnota. Rozumiem, że wszystko. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za prezentowanie. Rozumiem, że porządek uchwał już jeszcze wyczerpał. Dziękujemy. I tym samym znaleźliśmy się w punkcie sprawy. Nie, nie sprawy, tylko tak, opracowanie planu komisji na 2016. Każdy z Panów dostał jakby sugestie co do planu na 2016 rok na podstawie poprzedniego roku, bo wiemy, że mamy tematy, które zawsze występują i które musimy zawsze podnosić w określonych miesiącach, więc one są już jakby obligatoryjnie wpisane. Natomiast mamy też luki, z których możemy coś zaproponować. Jak też musimy wziąć pod uwagę to, że dostajemy zadania zlecone przez oczywiście Radę do wykonania. Dlatego tutaj są sami doświadczeni radni również i w tej komisji, więc wiemy, na czym to polega. Chodzi o to, żebyśmy się nadmiernie nie załadowali, bo jak przyjdą zlecone przez Radę zadania, to żebyśmy mogli się z tego wyjąć. Także propozycje teraz. Ja myślę, że Pan Franciszek, jak zwykle, rozpocznie tą dyskusję. Znaczy tak, nie było dużo. Ja z zeszłego roku zaproponowałem kilka tutaj wspólnie z kolegą na której kontroli i powiem szczerze, jak ja mam być na konto, zakładamy i jesteśmy na kontroli. Tak. I później przekazujemy wnioski czy opinie. I na siole, no to po co? Ja mam naprawdę taki niedosyt, bo jeżeli chodzi nie tylko, bo jeśli odrywają od kolegów z
komisji budżetu. No nie ma, jeśli się wstępuje, to teraz informacja jest taka. Nie ma odpowiedzi. A te odpowiedzi, które wpływają na tej zasadzie, że są bez odpowiedzi, no to ja się skłonię do pytania na końcu. Ja na tej komisji budżetu wrzuciłem 6 propozycji do komisji budżetowej. Między innymi tam są kontrolerzy, że mamy trochę inwestycji w tym roku, zapoznanie się, ale ja myślę, że tu pana rolą będzie dzisiaj wytypowanie tych szczególnych jednostek, które należałoby się przyjrzeć. Nie przewiduje jak pan wiele spraw i na działanie urzędu burmistrza w tym roku, ponieważ ten rok może być ciekawy, bo będzie ciekawy, bo jeżeli będzie ustawa oświatowa i będą zmiany, no na pewno będą skargi z tytułu zwolnień nauczycieli, jeżeli będzie ta ustawa, bo na dzień dzisiejszy już wiemy, braknie trochę nam miejsc w przedszkolach z uwagi na pójście opóźnione. Pójście do przesunięcia wieku szkolnego. Nikt o tym mówicie, nie chcę mówić. Ja się tylko obawiam, to co mówię wielokrotnie, że nie znamy ceny, jak musimy zapłacić za te zmiany. Dlatego też z tego tytułu mogą być przewodniczący, no, nasza wyrokowa rola, to jak będą skargi na nauczycieli, to będziemy musieli przestawić. Oczywiście, że tak, to myślę, że i obecnie będzie się tutaj reformował. Ja wnoszę, że stał się radnych pracownika, która stała się reformować. Jeszcze tam, wiesz, to są z pierwszym dzieckiem, z dochodami. A może byśmy za tapetę w tym roku orientali na ośrodku pomocy społecznej, znaczy jeśli będzie to mówiło przygotowanie do tego ewentualnie. Tak, tak, ale to w ramach kontroli czy informacji, bo teraz spotkania takie bywa. Czyli informacji, przyjęcie informacji o przygotowaniach w związku z, no, z tym, co nas czeka, że tak powiem, tymi ustawami i pod kątem biuro OSP. Myślę, że tutaj sobie doprecyzujemy jeszcze na jednej z jakiejś komisji, jak to co byśmy chcieli. To jest duża tam woda, 15 milionów. Nie, nie, ale słuchajcie, musimy sprecyzować temat, ponieważ informacja musi dotrzeć do pani dyrektor i ona musi się do tego przygotować, więc musimy wyartykułować tą co my chcemy. Wiecie, jak to później wygląda, że pani dyrektor się przygotowuje. Nie, 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 tylko ja to rozumiem, to, że pamiętam, możemy rzucić, bo wiemy, że na pewno nas interesuje sprawa właśnie przygotowania 500+. Przygotowania tego, jak to wygląda, możemy sobie zobaczyć. Jak wygląda tutaj też sprawa chociażby realizowania tej karty dużej rodziny. To są te sprawy informacyjne. Tak, tak. Jeszcze ten alimentacyjny, słuchajcie, ściągano się, rozumiesz, bo gmina wypłaca, to chodzi o to ściągano. Ale słuchajcie, ściągano się alimentacyjny, a co? Ale to się to. Jaka jest taka, no to co my tam? Na dzień dzisiejszy wiesz, jaka się na... Informacje chodzi? Tak. Jak jest uproszczenie? Nie, no informacje możemy przyjąć, ale nie wiem, co my mieliśmy tam... Wiesz, że jeśli ustawimy to na przykład na kwiecień, to będziemy mieli... Ale to widzę te same tematy. Zapiszemy, że OPS, a co dalej? Realizacja. To mamy pierwsze półrocze. Słuchajcie, musi to zatwierdzić. Ale ustawa wchodzi w życie, ma wejść od 1 kwietnia. Ale to oni mówią, ale jak kiedy to wejdzie, to nie trudno powiedzieć. Ja już mówię, tak zrobią. Słuchajcie, zrobią, ale to będzie już 400 po mówią, nie? Ale słuchajcie. Nie, nie, plus 500. Nie no, 400 już byłem w OPS-ie, pani, już były spotkania wczoraj, mówię o 400, bo to nie jest problem, ale dobra, to nie ważne. Słuchajcie, nie możemy sobie rzucić OPS, tylko bo musi nam plan zatwierdzić rada, więc my musimy się tutaj trochę sprecyzować. Co się powinien? Co? My chcemy wiedzieć, ile, na co, gdzie i kiedy dasz. Nie mówię, że tylko musimy, ja mówię tylko, że musimy plan nasz pracy musi być precyzyjny i określone tematy, bo będziemy chcieli, żeby ktoś nam to zatwierdził i oni będą pytać do OPS, co OPS. Możemy ślikami. No informacyjnie, to co chcemy. Informacje. Do OPS już sobie do zapisz. Informacje. Chodzi o OPS, tak? Od pani dyrektor. I my ślikami takie informacje. Czyli 500, tak, na dziecko. Za wcześnie, jak się za wcześnie. Ale czemu? Nie za wcześnie. W marcu są planowane już przy ewentualne ruchy. W kwietniu lub w maju rządowe są informacje, że
będą starać się, żeby w kwietniu to weszło. Ty jesteś apolityczny, nie? No, ludzie mogą, słyszę. Wiem z pewnymi źródłami, były już ministrem rozmowy, będą chcieli to zrobić w kwietniu wprowadzić. Jeżeli się nie uda, to maj to jest ostateczność. Wprowadzają to, nawet by to miało być w jakiś sposób, nie wiem, jeszcze. No nie wiem, tam, to są, słuchajcie, czy tak, informacja 500, to, karta dużej rodziny, tak? Karta dużej rodziny. To nie funkcjonowanie karta dużej. Tak, rodzina tam. Drugie alimenty, system alimenty omówienie na podstawie informacji na temat funkcjonowania w ramach budżetu systemu alimentacyjnego. Bo to jest istotne. Ile osób korzysta z pomocy alimentacyjnej, jaka jest ściągana, jaka jest kwota wypłacana, jaka jest ściągana w stosunku do wierzycieli, którzy nie płacą na dzieci. I co pani tak, lepiej? Tylko ja twierdzę, że to musi komisja wyjaśniać, bo możemy zażądać normalnie, no dobra, to tam, dobra, no to możemy, jasna sprawa. Jak to trzeba płacić tak? Dobrze, no ja nie jestem przeciwny, jestem za. Co jeszcze możemy, bo powiedzieć, poczekajcie. No i teraz tak, zasiłki trzeba, ile osób jest objętymi i zasiłkami? Czyli ile osób? Mieliśmy w różnych latach, to było 1200-1180. To może w ogóle działalność OPS-u, tak? Całą niech nam pani dyrektor. No czym się zajmuje? Ja wiem, że my wiemy, czym się zajmuje, albo bierzemy kilka tematów z tego, co się pani dyrektor zajmuje, albo bierzemy całą działalność i niech nam omówi całą działalność. No bo rozumiecie? Bo teraz wyliczamy i za chwilę wyliczymy całą działalność. Ja myślę, że te cztery tematy, jeżeli nam się zrobią, to albo dwa, trzy, cztery tematy, albo mówimy o całej działalności. I to byśmy wzięli, myślę, że na kwiecień. Słuchajcie, na kwiecień. Bo od kwietnia rząd nie ma okularów, dlatego mi tak ciężko jest. Na kwiecień, OPS. Dobrze. Rozumiem, to jest na kwiecień. OPS, co jeszcze? Radny Kowalski? Wodociągi. Okej, okay. No to co z wodociągach? Straty wody. Ale to będzie też kierownik, on to zawsze przedstawia. Słuchaj, no, ale to przedstawia, no ale to co z tego, że przedstawia? Ale dobra, no, ale to jest ostatnie spotkanie mieliśmy w 2011 roku na komisji rewizyjnej, jeżeli dobrze pamiętam, na 10. No i też tam była mowa o stratach w poszczególnych latach i tak dalej. Te straty, mimo że tam miały one ulegać jakby poprawie, no cały czas rosną. No tam wymienią. Tylko 2011 rok chyba był na poziomie 20%, co już było takie naprawdę szło ku lepszemu. Zadawające. I od tamtej pory znowu tam rośnie te straty wody. Tam głównie chodzi o kradzież. Tak, dalej kradzież, bo płukanie wody. Wtedy się on tłumaczył tym, tak, że jest płukanie tych wodociągów i tak dalej. Dlatego duże są straty wody. Była kradzież, było uszczelnienie tej, bo tam sześć chyba wykryto. No a mimo wszystko tak, dobrze, te straty wody. Dobra, to teraz tak, znowu informacja. To znaczy nie, no to jest kontrolować, bo to jest spółka, wiecie, spółkę kontroluje Rada Nadzorcza. Ja wiem, ale my możemy zasięgnąć i rozumieć informację. No to dlatego pytam. Ale my mieliśmy przecież do budżetu, jeśli uchwalę, nie ma w budżecie, ma sprawozdanie, czytam sprawozdanie. Powiem tak, powiedzmy sobie szczerze, no w tym roku żeśmy ten temat wody, żeśmy chyba sobie, każda komisja sobie tak naprawdę odpuściła i żeśmy naprawdę tutaj nie zadali praktycznie żadnych pytań na prezesa. Na każdej komisji, mimo że... Ale był prezes. Ja nie mówię, że go nie było, nie? To czemu nie zadaliśmy pytań? To którym chcemy w miesiącu? OPS jest w kwietniu. Na kwietniu. Marzec, to co chcemy wodociągi, bo jest, słuchajcie, jest wodociągi. Jest, no jeszcze nie, no tu miesiąc chyba starczy. No to dobra, na marzec wodociągi, tak? Tak, robi inwestycje realizowane. Ale poczekaj, z tych wodociągach straty wody, tak konkretnie? Informacja, co zrobiono, jak to? Co zrobiono, aby faktycznie uszczelnić, żeby te straty były na najmniej. Od którego roku? Bo odpowiedzi, my chcemy zadać po to te pytania, żeby tę odpowiedź dostać. Dobra, informacja na temat strat wody. Działań podjętych od początku wodociągu? Nie,
trzymać od tyłu kogoś. Nie, od audytu, po prostu nie od audytu. My się zagrzebiemy. No, no, nie, od audytu to jest 3 lata, ja myślę, że 3 lata. Jak to się upala i wypłaciło, 15 i 14. Ale straty wody, żeby nam podał od 2010 roku, jak się kształtowały na przykład, nie? Bo tam mówię... Tak chodzi o to, ja rozumiem, żebyśmy wykazali, czy my ze zbraciami... 20,5%, potem było 20%, potem znowu rosło 27, 31 i 14 roku mamy 35% strat wody. 35%. Procentowe straty wody na przestrzeni... To jest obrót. No 5 lat do tyłu, tak? Czyli chodzi o roczny, jak będzie pytał, tak? 2010-2011 procentowo. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czy ilość tej wody... Przecież to wpływa na cenę wody w mieście. Nie, na cenę wody wpływa od... Nie tylko... Nie, oczywiście. Panowie, koledzy. Ale my nie mamy dyskutować, na co wpływa... Woda się liczy nie do licznika, od licznika, nie od chwili wydobycia i przesyłu, tylko od licznika. To są pytanie To jak to nie wpływa? To wpływa na cenę. Nie na cenę. Dobra. To jest na cenę. Ale słuchajcie, nie wyręczajmy pana prezesa. To jest jedna rzecz. Jeszcze mimo wszystko. I zabezpieczenie. Jeszcze mimo wszystko, jak już to mówię, mnie interesuje zabezpieczenie ujęć. Zabezpieczenie ujęć. Sprawdzamy to. No ale ja chcę, żeby tutaj... Nie może publicznie tego podać. Bo to jest objęte tajemnicą, ponieważ ja mam dostęp do tajemnicy do jeszcze ostatniego. O, pan ja proszę. Ja i żeby mieć dostęp do tych informacji, trzeba mieć certyfikat. Ale na pewno mój certyfikat wygasa w tym roku. Jeszcze ja, to cośmy rozmawiali zeszłego roku, udałem się do prezesa. Okazałem się określonym dokumentem i skorzystałem z tej wiedzy. Poprosicie tu prezesa, a prezes wam powie panowie. Nie mogę, bo to skryminam. Wszystko. Ale my chcemy wiedzieć, czy to jest zamknięte na kłódkę, czy tam jest monitoring. Jest na kłódkę. No to my, ale my nie chcemy jakichś danych tajnych. Nie wiem, o czym my teraz rozmawiamy. Rozmawiamy, bo mamy czymś. Nie chcesz szyfru dostać do kłódki, czy coś. I reklamują dziecko. Jest to na dzień dzisiejszy. Musi być, jest to klauzula na obywatelność. Nie może ta informacja być przekazana. Mieliśmy problem z zeszłego roku, to co ja zacząłem wojnę. Nie w Śląskim, jeśli chodzi o emigrantów, rozumiesz? Co mnie nazwał kłamstwem. Tu kolega poszedł dalej i mówi, jak są zabezpieczone studnie ujęcia wody. W związku z tym poprosiłem, żeby nie wylewać dziecko z kąpielą. Udało się. Mam pełen zakres wiedzy. Są zabezpieczone czy nie? Tak. I na tym mogę powiedzieć historię i powiedzieć tyle i na razie o obowiązku przepisów. I więcej nie możemy na ten temat rozmawiać. Chcesz, proszę bardzo, jest to informacja nie ulegająca do publikacji publicznej. No. Nie wiem, wniosek stawiałeś, Artur, to teraz się... Ja cię konsultuję, żeby się wycofał z tego wniosku. No ja mam wiedzę, ja tego mam dokument. Znaczy, może ja tej wiedzy nie mam, tylko ja mówię na polski rozum. Ja jadę na ulicy Wodociągową i jestem przekonany, że spokojnie mogę sobie przejść przez płotek, Artur, dojść do ujęcia, poprzez wyłamanie nawet kilofem czy łomem kłódki, ściągam kłódkę i rzucam aktor, co chcę do zrobienia. Zapiszmy zabezpieczenie. Tam nie ma żadnego posłuchu, tak, nawet stróża. Natomiast to jak przyjdzie pan prezes, powie, że słuchajcie, musiałbym was zabić, żeby wam to powiedzieć, no to dobra. Albo może na ile będzie mógł, niech nam powie, o co chodzi, tak? Ja powiem tak. Jeżeli aktor chce mieć taką wiedzę, żeby tego nie upubliczniać, bo to jest objęte, słuchajcie, no to jest objęte tajemnicą i nie można, bo cały system zabezpieczenia ujęcia wód... Ale to niech tak ktoś to powie, bo ja nie wiem. No dobra, to dobra. Pan mi mówi, że... Ale to... Dobra, są sprawy, które rzutują na bezpieczeństwo państwa i obywateli żyjących w danym określonym terenie. Jeżeli Artur ma wątpliwości, to tego w związku z tym ja bym na jego miejscu udał się do prezesa i taką na miarę możliwości wiedzę by posiadł. I by to dla niego było wystarczające. Jeżeli uważacie, że tak należy zrobić, no to sobie dajcie wniosek. Nie wiem, Artur, decyduj, bo to twój wniosek. Ja
Ja się tylko mogę domyślać, jaka informacja może paść. Coś tam stróżów nie ma, ani ochroniarzy, to co, jak można zabezpieczyć? Jest to pod jakimś zamknięciem no, monitoringiem. Co tam jest za inne zabezpieczenie? A monitoring to nie jest zabezpieczenie? No jest. No ale to nie można powiedzieć, że to jest zabezpieczone no, kamerą, która cały czas monitoruje? No cóż tu jest... Ja nie potrzebuję... Nie informuję od momentu, na przykład, nie, jeżeli ktoś ma sygnał z monitoringu na przykład, nie? I od momentu, kiedy ktoś tam wchodzi, dajmy na to, jaki jest czas reakcji na przykład. Cóż? To ma powiem inaczej. Dzisiaj, jeżeli ja mam, przypomnijmy, 2 kg, czy ja zakładam potasu, jestem w stanie, w każdym mieszkaniu, jednej pani, drugiej, trzeciej podłączam się pod kran, pociśnieniem pompowuje to cały system w rurociągu się godzinę. I nie ma panowie siły, nie ma zabezpieczenia. Ale w ten sposób różnica ci siła, ale w ten sposób różnica kiedyś kończyłeś fizykę. Na bazie dzisiaj posiadam 2 kg cjanku potasu. 2 kg. Wyczuwam cały środek. Na jakiej zasadzie? Podłączam się pod rurę główną, gdzie mam poza przed licznikiem, na zasadzie podciśnienia, gdzie u mnie będzie wyższe. Panie Karku, ja panu zabrałem takiej instrukcji udzielać, bo ja nie chcę się podpisywać. Czy komisja rewizyjna instrukcji udziela, jak wytrucamy się? My jako miasto musimy dążyć do tego, żeby zabezpieczyć to ze swojej strony to, co możemy. To ja dzisiaj, ale ja to mówię może z dużym podziałem. Dzisiaj każdy terrorysta, jak będzie chciał wytruć te wody, to jest w stanie wytruć i wszystkie zabezpieczenia, które funkcjonują, nie są w stanie zapobiec. Dobrze, ja to zamykam już tą dyskusję. Jest zapisana prośba o informacje, jak są zabezpieczone. Niech przyjdzie pan prezes, jak powie, że nie może nam o tym powiedzieć, no to przyjmiemy, że nie możemy o tym powiedzieć. A jak coś powie, zdradzi, no to dobrze. Tak? Ja uważam, że na temat zabezpieczenia radny powinien się udać. Takie moje stanowisko, radny, tak jak ja to zrobiłem, udać się do prezesa i korzystać z wiedzy, którą mu prezes udostępni wszystko. Tak. To na tej samej zasadzie możemy w ogóle nic nie robić planu, tylko rozejść się i wszystkie informacje możemy uzyskać u źródła. Po co się na komisjach tym leczyć? Chcemy jednak zaprosić na komisję przedstawiciela, niech nam to wytłumaczy. Ja myślę, że pan prezes się odniesie do tego, ale tutaj w Franku nikogo nie wiem, czy mogą stać jakiś problem. Nie wiem, czy mogą stać problem. Może pan nie wie, czy pan prezes. No dokładnie tak, ale jeżeli tego nie wolno stracić, to pan prezes nam tego nie zdradzi. Ale ja wam wytłumaczyłem punkt, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Dzisiaj nie ma żadnego praktycznie zabezpieczenia, bo jeżeli ja dzisiaj, jeszcze raz się mówię, nie ma za chwilę, jest monitoring, czysto to zgodnie. Znaczy, do czego zmierzam? Tutaj ja mówię prosto z nosu, do czego zmierzam. Jeżeli mam wiedzę, że na przykład był przy ujęciach wody, był na przykład stróż i tak dalej, dla mnie to jest większe zabezpieczenie niż samo monitoring. Osoba fizyczna. Tak, osoba fizyczna. Jeżeli w ramach jakiejś tam oszczędności, jeżeli w ramach oszczędności stróż zostaje na przykład zwolniony i to zabezpieczenie zostaje w tym momencie no, dużo słabsze i mniejsze, no to dla mnie to jest nieporozumienie w tym momencie. Ja powiedziałem, mój certyfikat się skończył z dniem 1 tego roku. I na ten temat nie mogę ani więcej, ani mniej powiedzieć. Dobrze, dziękujemy, przyjmujemy tę informację. Słuchajcie, nie możemy mieć tego tematu, bo musimy już wspomnieć, nie? Tak. 5 razy to samo. Mamy obstawiony kwiecień, mamy obstawiony marzec, wodociągi i tutaj chodzi o informację o stratach i tutaj Daria sobie zapisała. O straty od 2010 roku przedstawić jak idzie. Od 2011, jak już chcemy to od 11 co od 11, dobrze, niech będzie od 11. Na marzec wodociągi. Od 2011. I chodzi nam tylko procentowo, jak kolumny, czy my idziemy ze stratami, większe straty, czy jednak są to straty w jakiś sposób ograniczone. Już w momencie oddam głos. I druga rzecz, jak w jaki sposób bezpieczeństwo ujęć wody tak na terenie, w jaki sposób są zabezpieczone, jeżeli to jest informacja, ja bym na to. Bardzo dziękuję. Bo tutaj jeszcze pani się doszła. Panowie, ja pozwolę sobie zabrać głos, dlatego że my od pół roku monitorujemy wodociągi i na część pytań już mogę państwu odpowiedzieć.
bez pana prezesa, ja to na pewno potwierdzi. Ale to, potwierdzi. Pani profesor, my nie możemy od pani takiej, nawet jeśli pani ma, rozumie pani, ja, nie to, bo to samo co pan Franek, bo pan Franek ma wiadomości, ale ja nie chcę od pana Franka tych wiadomości, bo ja chcę osoby kompetentne, bo jeżeli mi powie pan prezes, to jest wiążące, rozumie pani? Natomiast pani może w jakiś sposób skrzywić informacjami. Znaczy grę Google telefon, jeżeli ktoś komuś mówi, mówi fachowiec, wypowiada się określonymi terminami, słownictwem, nazewnictwem, to druga osoba nie zawsze musi go dokładnie zrozumieć. I może być krzywy przekaz, gdzieś zaburzona informacja. To nie wiem, czemu jest takie jakby tam niezrozumienie. Może to być, dlatego przyjdzie pan prezes, jest do tego kompetentny i nam to przedstawi i wtedy to zamkniemy. Ale gdyby się coś nie zgadzało, wtedy może pani powiedzieć, że prezes mówił właśnie jako świadek, że prezes inaczej pani powiedział, inaczej nam mówi, nie? To moglibyśmy wtedy coś tutaj dookreślić. Ja rozumiem, tylko... Zaraz pan prezes, no ja nie będę nikogo więcej słuchał, nie? Ja rozumiem, tylko nie, to nie jest koniec mojej wypowiedzi. Mianowicie chciałam panu powiedzieć, na co jeszcze można zwrócić uwagę w wodociągach, tak? Między innymi na to, że pan prezes dostał, nie wiem, 400% nagrody niezgodnie z prawem, bo powinien dostać je z ustawy kominowej. Ale to jest sprawa Rady Nadzorczej i my tego nie możemy wziąć tutaj na komisję. Rozumiem pani? Bo my nie tylko jednostki organizacyjne gminy bierzemy, a oni mają swoją Radę Nadzorczą. I te gminy, to wszystko, prezesi, my niestety nic z tym nie możemy, to my nie możemy z tego zrobić. Nie może być to przedmiotem kontroli, niestety. Być może niestety. Dobrze, kolejne, słuchajcie, miesiące. Kolejne miesiące. Ale kolejne nie głosujesz. Panie, przepraszam. Ty tak pominam, nie? Tak. Nie, no bo nie powiedziałem, bo to ja bym chciał zaproponować, żeby być może tam nawet, gdzie mamy informacje z opieki społecznej, żeby taką informację tutaj od szefa tego domu noclegowego dla bezdomnych. Pastora, taką informację, jakie było wykorzystanie tego domu. Czyli tak, sprawozdanie z działalności. Ile to tam gminę kosztowało. Sprawozdanie z działalności. Ile osób przebywało. Od czasu przyjęcia, bo średnio, to zawsze tam się zmieniało, nie? I koszt, jaki tam był ten. No, czasu przyjęcia, bo to jest ile. Ale no, mamy chyba nie miesiąc, jeszcze w lutym mamy luźny. A później możemy... Ale jak w miesiąc, w sensie... Informacje nie będzie kukać, może razem tam jako teraz. Dawaj można. Coś wam będziemy mieli, rozumiesz? No tak. A może to będzie informacja OPS-u w ogóle? Bo to może być. Nie może być. Może być OPS-u w każdym. Może zadajmy pytanie do OPS-u. Jeżeli pani informacja uzna, że potrzebny jest was, to... Jak to się kształtuje tam? Dobrze. Czyli nocnego dnia. Nocnego dnia, tak. Działalność... Sprawozdanie z działalności... No, tyle tego... się słyszy, tyle tak, się pisze, ile to osób zamarzło, ile ten... I tak bym chciał wiedzieć, jak to ten nasz dom jest... Ile osób zamarzło? No w kraju, nie? A, w kraju, dobrze. To jedno, a drugie to by też mnie interesowało, jak wygląda sprawa realizacji tych wszystkich postulatów mieszkańców, radnych, tych interpelacji. Ile wpłynęło, ile zostało pozytywnie, ile odesłano załóżmy do powiatu, czy gdy, bo to mówię na przykładzie swoim, widzę, że to tak później. Z gminy wychodzi, później skończy zdanie. Znaczy, ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo ja na przykład na swoje interpelacje zawsze dostaję prawie zawsze odpowiedzi, no bo... Ale w ramach wychodzi. Nawet powiem szczerze, że dzisiaj otrzymałem taką bardzo ciepłą informację. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja z urzędu otrzymuję wypowiedź na każdą ukropek. Każda jest praktycznie wykonana, jeżeli dotyczy co urzędu. A jeżeli już zostaje przekazana dalej, później już się tym nie interesuje. Ale poczekaj, Andrzej, ty chcesz informację, rozumiem, że w gminie, jeżeli dotyczymy gminy, to ile pozytywnie... Za jaki okres, Andrzej? No bo gmina nie będzie miała informacji. Drugie półrocze, czy tam, żeby to... Już, bo przekazywałam ostatnio kierownikom wszystkich wydziałów. No, ale Andrzej,
żeby choć ile z tego pozytywnie załatwionych, to wiesz, w gminie, jeżeli sprawa dotyczy powiatu, to oni mają sprawę pozytywnie załatwioną, jeżeli ją przekażą do powiatu, to jest sprawa pozytywnie załatwiona. Twoja została pozytywnie załatwiona, przekazując ją według właściwości, ale sprawa de facto nie została załatwiona. To za chwilę będziemy mieli, że nie o to nam chodziło. Rozumiecie? Nie. Bo gmina może tylko powiedzieć, ile spraw dotyczyło gminy i załatwiono je w gminie. No to gmina się tak powie. Gminę ile przekazano dalej. No to teraz nie, bo o co będziemy chodzi. Czyli ile przekazano według właściwości, a ile dotyczyło interpelacji samej gminy Świebodzin i ile z tego zostało rozumiem załatwione przez gminę Świebodzin. Ale to musi być wnioski interpelacji złożone przez mieszkańców. Mieszkańców gminy Świebodzin, sołtysów i radnych. Nie, no to mówię o interpelacjach, tak? Wnioski interpelacji, same interpelacje, ale są nie wnioski. Bo nie są wnioski, to się a wnioski też, interpelacje, wnioski. A czemu? Dobra, to jaki rok za... Pograniczne do sołtysów przewodniczących osiedli i radnych. Aha, bo chodzi o te wnioski. No, bo jak ja... Zwykłe mieszkańcy nie bierzemy pod uwagę. To jakiś rany, że założyć, bo to wiesz. Dobra, są to ci radni i przewodniczący osiedli. Cały rok poprzedni. Bo jak są przedstawicielami tych mieszkańców, nie? Za rok poprzedni? Za rok poprzedni, za 2015. Jeżeli jest łatwiej za cały rok, to tak. Tak, i to było na lutym. Mniej więcej za rok, za 2015, tak? Ten okres. I to by się na lutym być. I na lutym to wrzućmy. Chyba nie wydają. Jest opracowany w gratyfikacji. Coś tam ma, no to jeszcze tylko do wrzucenia. Coś tam dołoży i będzie coś tam cały. To znaczy ja bym chciał jeszcze, nie wiem, jeżeli dałby radę, bo żeśmy jako komisja wnioskowali w sprawie tego parku Chopina Nieszczęśliwego. Bodajże w listopadzie do tej pory nie mamy żadnej odpowiedzi. Tam miał się pan Państwu bodajże tym zająć. I do tej pory po prostu siedzimy. Staniemy za momencik, znowu będzie okres ręgowy, ochronny. I znowu nic nie zrobimy. Minie kolejny rok, gdzie coś tam próbujemy po prostu robić. I chciałbym po prostu, no, nie wiem czy na komisji rewizyjnej, powiem sobie szczerze, że wydaje mi się, że to jest o tyle dobra komisja, bo jest mało osób. I można naprawdę coś szybciej wypracować niż przy takim dużym forum. To słuchajcie, to trzeba było na i wydaje mi się, że właśnie spróbujmy naprawdę coś wypracować, jakiś temat, żeby faktycznie tym parkiem się zająć, żeby ten park naprawdę zaczął w końcu służyć. Co mamy tutaj na luty? To może dwie rzeczy weźmy. Niech przyjdzie jakiś. To będzie sztuczna to będzie informacja. To przyjmiemy informację i co tu będziemy dyskutować. Weźmy też w takim razie dobrze, bo kierownika Pacuka to ma jeszcze taki miesiąc w sumie. Tak, bo to w zasadzie powinniśmy się zwrócić do tego konserwatora przyrody, który wojewódzkiego konserwatora przyrody, który tutaj jest jakby władny. Nie wiem, czy myśmy pisali pismo, czy... Ale przemówmy, rzucili temat. I temat miał być jakby załatwiony. Myśmy od kierownika oczekiwali, że zwróci się, ja odpowiadałem, że się zwrócił do konserwatora ochrony przyrody w Gorzowie przy wojewodzie. No to on jest władny. No to weźmiemy informację. Może byłaby taka szansa, żebyśmy zaprosili do jakiegoś konserwatora. Bez spokój, no gdzie? Nigdy nie chcą przyjeżdżać. To już pamiętam, że chcą przyjeżdżać. Raz w parku ma pły. Kiedyś mieli przyjechać. Dobra, to będzie tak. Ale to ja bym nie chciał, żeby to było w formie informacji, tylko chyba, że w informacji, bo o ile ja pamiętam, to chcieliśmy, żeby wydział pana Pacuka opracował koncepcję, różne, być może dwie, trzy koncepcje na rozwiązanie problemu. A jak takiej pozycji w budżecie uchwalonym w grudniu nie znam? No to to nie znaczy, że na przykład jeżeli tego w tym roku nie zrobimy, bo wątpię, bo okres rządowy chyba się zaczyna w marcu. Przyjęcie informacji. Możliwych koncepcji rozwiązania problemu, jak to nazwać? Parku Chopina. Parku Chopina, nie wiem, Ptaszyska, nie? Żeby... No i zostaje na miesiąc jeszcze 7. To
informację. No i czerwiec. Co to mamy? Czerwiec został? Czerwiec? Słuchajcie, jest taki, że ja bym chciał w ogóle, bo nigdy, raz pamiętam, ale już nie pamiętam nic na ten temat. Była informacja na temat działalności OSP. Mamy, to jest bardzo duża formacja, pod skrzydłami gminy Świebodzin. To jest funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Świebodzin. Pięknie, panie prawo. I co to z panem nawiązałem? Nie, jak? Za działalność. Tak. Chodzi o przyjęcie informacji z działalności ochotniczych straży OSP, ochotniczych straży pożarnych. Ale teraz tak. Za okres 3 lat do tyłu. Jakie środki gmina przekazała? Jak zostały wykorzystane? Za okres poprzedniej kadencji. Zobaczymy, co się działo. Tak. Bo to będzie. Bo ja mam u siebie na Komisji Bezpieczeństwa, wziąłem w lutym czy w marcu, na przykład Komisji Budżetu, bo w lutym jest sprawdzenie. Ile wydatków? Na utrzymanie, jeżeli koszty pracy, też konkretnie, na ubranie, nie wiem, na szkolenia i na podatki za wyjazdy, tak? Po prostu koszty jak się... Tak, koszty funkcjonowania, ile wyjazdów, tak, to wszystko tam, statystyki. Co? Tak. Bo to panowie, nie? Się zajmuje. Tak. To on przyjdzie i to będzie nam dyrektor. No byśmy mieli wszystko dopięte, że bardzo maja mamy budżet gminy. Ale czy jeszcze macie to serio wziąć? No co, ja Poznajcie, żebyśmy zostawili wolne, bo jak nam coś padnie z gminy, to żebyśmy się za to zakopali później. Ale właśnie nie wiesz kiedy to coś padnie. Także nie wiadomo kiedy zostawić wolne. Jak wpadnie do tych oskargi, oskargi potrafią być długie, no ale to już trudno będziemy siedzieć. Nie mamy na to wpływu, ale też nie będziemy tu siedzieć tak. Jeżeli też na pewno że będziemy przesuwać. No, tak, dobra, masz rację. Z takich rzeczy jeszcze Andrzej, żeby ciebie nie pominąć. Nie, to będzie. Ale słuchajcie, bo ja u siebie wziąłem, zaproponowałem w Komisji Budżetowej tam wykonanie budżetu, ja mówię, typowo było takich pieniężnych, kilka kontroli, nie sprawozdań, odpowiedzi, jakie środki są realizowane, jakie przekazano okres realizacji, nie, to u siebie, także mam więc taki kontrolny, żeby obciążyć już naszą komisję, nie. Wykonanie projektu obywatelskiego, inwestycja, także inwestycja, również odwodnienie południa, nie, Świebodzina, oczywiście Świebodzina łącznie, do jeziora Chameckiego. To żeby było, żeby jeszcze tam gdzieś to żeby nie było, nie? Dobrze, więc rozumiem, że nie mamy więcej do planu żadnych. Zawsze można zdecydować, żeby to było. Rozumiem, że na tą chwilę nie mamy żadnych innych propozycji do planu, więc tak tutaj zobowiązujemy tutaj Darię, żeby ona to zapisała, jak tutaj zaproponowaliśmy. Czyli to z panów, ja rozumiem, że jakieś to przyjmiemy, to tak, że przyjmiemy. To z panów jest za przyjęciem zaproponowanych propozycji do planu, to jest za. Poproszę rękę do góry. To jest przeciw, to jest przeciwny. Jednogłośnie ten plan został przyjęty. I na pewno tu nasi koledzy coś na... Pewnie budżetówce będą chcieli też na to rzucić, więc jak uważam. Ja mam 6 u siebie, tam mam 4 oczka, 4 okienka, ale 6 propozycji rzuciłem. Dobrze. Nie wiem, może jeszcze moi tutaj koledzy. Na pewno coś wspólnie, bo zawsze ktoś chce, żeby się coś zająć. Dobrze, ja rozumiem, że ten porządek, punkt drugi propozycji do planu pracy mamy poza sobą. I oczywiście znaleźliśmy się teraz w punkcie trzecim, sprawy różne. Jedna sprawa jakby już została poruszona przy okazji kierownika Ryszarda Grabczyka, Andrzej odreagował, mamy ją zakończoną. Natomiast czy tu jeszcze coś byście chcieli panowie? Myślę, że my jesteśmy komisją, która powinna żądać i nie być komisją liberalną. My, ja uważam, że w zeszłym roku. Prawie udało nam się wiele spraw załatwić,
Ale na każdy komisji składamy wnioski. Ja również tyle wnioski składamy do góry. Uchwała tak, że niestety nie mieliśmy na odpowiedzi. W związku z tym moja propozycja jest taka, żebyśmy każdy, żeby składali poszczególnych komisjach, nie jakieś tam rzeczy, żebyśmy byli konsekwentni. Żebyśmy żądali od burmistrza, bądź kierowników jednostek, ustosunkowanie się, tak albo nie. Po to, co ja tutaj wiceburmistrzowi zarzuciłem, że pani odpisuje na wnioski i deklaracje radnych na zasadzie, że nie ma środków zabezpieczonych w budżecie na lata 2015 czy koło. Ponieważ my składamy i wypływają wnioski z naszej komisji. To jest twoje, czy jego, każdy z nas tam gdzieś zauważa. I tu byśmy byli konsumenci, że nie ma odpowiedzi, to powtarzamy wniosek. A jeżeli nie, to o wnioskach, które żeśmy składali na poprzedniej komisji, czy mamy odpowiedź, czy nie. Jeżeli nie, ponawiamy. I to mówię, za każdym razem tak powinno być. Bo mówię, żeby nie uciekały pewne rzeczy. Czyli, że na kolejnej komisji... Czyli mamy przyjęcie wnioski, tak? Jest odpowiedź na wniosek, czy nie? Tak. No to... Do nas widzą, nie mamy. Tylko przypuśćmy, tak wynika, jak nie powiem, o, to się przepraszam. No ale są wnioski też, na które nie mamy odpowiedzi. Nie mamy odpowiedzi. I to też z gminy. Chociażby tej koncepcji, opracowania koncepcji. Nie? No, mógł na przykład przesłać pismo, że jestem w trakcie na przykład opracowania koncepcji, wtedy i wtedy na przykład będzie ona gotowa. I my mamy wiedzę na ten temat. Jasna sprawa. Czy mamy jeszcze jakieś inne sprawy różne? Skoro nie, to ja zachęcam jeszcze do chodzenia kawy. Niemniej jednak dziękuję wszystkim za przybycie. Paniom, tu mamy drugą stronę w postaci naszych pań z mediów. Panom dziękuję. Dariusz, która pewnie.